niezmiernie ważne zwycięstwo dla nas. Bardzo się cieszymy. Myślę, że w tym momencie nawet nie ma co spoglądać na statystyki. Po tych wszystkich zawirowaniach, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, najważniejsze jest to, że pokazaliśmy drużynowy charakter i od pierwszej do ostatniej minuty wspieraliśmy się wszyscy nawzajem i to było głównym czynnikiem napędowym do tego, żeby odnieść zwycięstwo. Jak już wspomniałem wcześniej, jest ono dla nas bardzo cenne. Graliśmy w tym spotkaniu na pewno dla naszego głównego sponsora, dla prezesa zarządu, dla naszych kibiców, którzy nas dzielnie w dzisiejszym spotkaniu wspierali. Dziękuję bardzo. Były takie momenty w spotkaniu, kiedy na pewno Kingi mogły wykorzystać to, że troszeczkę nam tchu brakowało. Nie zrobili tego, cały czas gonili. Jak już wspomniałem wcześniej, wspieraliśmy się wszyscy w tym spotkaniu podwójnie. Staraliśmy się pewne rzeczy na pewno zostawić w domach i nie myśleć o nich. Przygotowaliśmy się do tego spotkania tak jak do każdego innego, ale na pewno w głowach każdy z nas miał to, że musimy nad wyraz poważnie podejść do tego spotkania i zagrać od pierwszej do ostatniej minuty. Okay, I'm very proud of my team. You know, they are like real warriors, you know. And very proud of our spectators who came, you know, long way here to support us in hard time, you know. Of course, we are playing in a short roster, but it's a life, you know, and really I'm very thankful to players that they believe themselves, you know, first, and they believe in coaching staff. Like I said, I'm okay. To believe in yourself, you know. So of course, shorter, you know, it's a little bit harder to play, but you have a lot of minutes. You can make some mistakes. You don't go on bench, you know, and you can repair this everything. So we did right, yeah. So I didn't motivate them. Unbelievable. They understand it's hard time. A couple players left, some missing, something had, you know. But we concentrated, and I really appreciate that they leave these problems at home, not on the court. And of course, we want to show, you know, that we are team. You know, we play for our presence, for, you know, for spectators to show that we are alive, for sure, you know. And I think it's great victory for us, for City, for everything. At the end was okay. Tak. Of course, we will work, you know, we'll see in video when he could maybe pass outside, you know, but he scored, you know, and they switch a lot, and we want to use this, you know, against their weakest defenders to penetrate, you know. Of course, some extra pass sometimes would help for open three-pointers, but for me, okay, it's 2 points under basket, you know. A czy gra Szefowa Lewisa jako rozgrywając, jako zawodnika, który rozgrywa, da się utrzymać na dłuższą metę i na przykład myśleć o tym, żeby zatrudnić jednak rzucającego obrońcę albo combo? In this time market is, you know, a little bit, you know, tricky. You hard. Some of players is not playing now. You know, we want to find some player who can. Yeah, of course, we would like to shoot in combo. Yeah, on a point guard position. Jeszcze jedno pytanie. Czy panu to w jakiś sposób pomogło, że wydaje się w zaskoczeniu wszystkich, kiedy David Kravitz musiał siadać na ławce rezerwowych, to tak samo się działo po drugiej stronie, czyli siadał Zachrobins. They should follow our, you know, tempo of the game, you know, because we have good three-point shooters, you know. Of course, they could put big guy and try to punish us under basket, but you know, we start to score and then they to come. But I don't think if they would didn't have these five fouls, he would play great under basket anyway. Yeah, but at the end we are prepared for them because they want to shoot this three-pointer, so we put Kravitz on a bench to switch everything, not to give open three-pointers. Dobry wieczór Państwu. Po pierwsze gratulacje dla drużyny Energii Czarnych Słupsk, którzy przyjechali ze swoimi jakimiś problemami. Przyjechali ten mecz po prostu wygrać i to zrobili.
7 osób. My, co do naszej gry, to myślę, że bardzo słaby początek, wręcz katastrofalna pierwsza cała połowa. Jeżeli chodzi o obronę, 47 punktów straconych i to jeszcze straconych, z tego co pamiętam, w 17 minut, bo przez ostatnie 3 minuty pierwszej połowy nie straciliśmy punktów. To jest po prostu dramatyczny wynik. Natomiast w drugiej połowie już zaczęliśmy lepiej bronić, to się zablokowaliśmy w ataku. Ale powiem szczerze, że ciężko będzie nam wygrać jakikolwiek mecz, jeżeli jeden zawodnik, Luis, bierze piłkę i my nie jesteśmy w stanie mu ustać. Gra z nami jeden na jeden do kosza i to nie jest problemem, że on zdobędzie punkty, bo te punkty będą zdobywali zawodnicy. Natomiast problemem jest to o to nasze zaangażowanie. On nie walczył o to, żeby się przedostać tą strefę podkoszową. On tylko zastanawiał się, jak skończyć tą akcję. Szedł w prostej linii do kosza i tu jest nasz największy problem, bo mówię, możemy w ataku może troszeczkę gorzej zagrać, natomiast no jeżeli będziemy grali tak w obronie, no to tej drużyny nie będą musiały jakoś specjalnie się do nas przygotowywać, tylko dadzą jednemu gościowi piłkę i ten gość będzie grał jeden na jeden i będzie zdobywał punkty i będą wygrywali mecze. To się nie może powtórzyć, to się nie może zdarzyć, natomiast co, musimy myśleć już o następnym meczu w Kutnie. Dziękuję. Dobry wieczór. Na początku, tak jak trener powiedział, gratulacje dla Czarnych, że mimo ich problemów, wiadomo jakich problemów, przyjechali tutaj w siódemkę, pokazali charakter, pokazali klasę, wygrali z nami. Podziękowania dla naszych kibiców za doping. Ciężko cokolwiek powiedzieć o takim meczu, jeżeli do przerwy tracimy blisko 50 punktów, jeżeli chcemy liczyć się w Pucharze Polski czy w playoffach, takie mecze się nie mogą powtórzyć i drugi raz praktycznie z kolei się taka sytuacja zdarza, że przyjeżdża zespół z 6 zawodników jak Siarka, z 7, tak jak Czarni i myślimy praktycznie, że ten mecz sam się wygra. Tutaj trenerzy nas przygotowali, scouting był zrobiony, wiedzieliśmy jakie mają zagrywki, wiedzieliśmy co każdy zawodnik potrafi, jaka jest jego mocniejsza strona czy słabsza strona. My po prostu nie wygraliśmy tego meczu, byliśmy dzisiaj słabsi i w obronie wjeżdżali nas praktycznie jak w masło. Jeżeli chcemy cokolwiek ugrać w tym sezonie, powalczyć, pokazać się z dobrej strony, to takie mecze jak dzisiejszy czy jak wcześniejszy w Krośnie, w Siarce, z Siarką u siebie, takie się mecze niestety nie mogą powtórzyć. To jest półmetek praktycznie sezonu i jest jeszcze wiele do zrobienia i wiele do pokazania, z tym, że w jakimś tam ostatnim okresie jesteśmy w małym dołku i trzeba spiąć tyłki i zrobić wszystko, żeby zacząć iść do przodu. Kolejne mecze mamy takie jak mecz w Kutnie, czy później z Koszalinem, później wyjazdowy z Lublinem i zaczyna się już druga runda i w tym momencie nie możemy się oglądać na problemy innych zespołów, tylko musimy wziąć się po prostu ostro do roboty i coś z tym zrobić, bo zespół mamy fajny, wszystkie warunki do trenowania, do grania, wszystko jest okej, a po prostu czegoś brakuje i któryś raz pojawia się taka sytuacja jak dzisiaj czy z Siarką, że mecz po prostu jest przegrany, a chyba nie o to w tym chodzi, także przepraszam jeszcze raz za wynik i bierzemy się do roboty na mecz z Kutnem. Dziękuję. Dziękuję za komentarz. Czekamy na pytania do naszych gości. Trenerze, na ile Czarni potrafili Pana zaskoczyć? Bo właściwie można było przewidzieć, że jak przyjadą takim składem, to będą grać tak jak grali. A Pan w swojej wypowiedzi mówił, że to bardziej ta porażka to jest problem Waszego zespołu niż tego, że Czarni coś zrobili. Znaczy powiem tak, Czarni zasłużyli na wygraną. Tak. Oglądałem ich ostatnich kilka meczy, plus ten mecz, który grali też z wielkimi problemami, ze Stelmetem. I ja to powtarzałem jak jakiś cały czas zawodnikom, że to nie jest wielki problem na jeden mecz, że gra się w 7 czy w 8 zawodników. Naprawdę to nie jest wielki problem, bo może tych wysokich brakuje, może energii brakuje, natomiast taki Seweryn, czy Dąbrowski, czy Mantas, oni czekają na swoją szansę, oni trenują i teraz oni sobie grają, wychodzą na boisko, wiedzą, że nawet jak coś mu nie wyjdzie, to on i tak nie zejdzie i będzie grał. W dłuższym okresie czasu to może być problem, że gra się w 7 bądź w 8 zawodników, natomiast na jeden mecz to cement
czasami, no, dzisiaj pokazało, że scementowało ich. Zagrali dobrze, zagrali z sercem, zasłużenie zwyciężyli. Niczym nas nie zaskoczyli, wiedzieliśmy, co grają, no ale tak jak powiedziałem na początku, w podsumowaniu tego spotkania, jeżeli jeden zawodnik bierze piłkę i u nas najlepszy obrońca, uważany za jednego z najlepszych obrońców w lidze, Russell Robinson, gdzieś jest ogrywany, miałem kilkukrotnie, mówię, nie jest to problemem, że gość przegra, że zawodnik przegra jeden na jeden. Nie jest to problem. Natomiast to musi być walka, to musi być, że zawodnik atakujący idzie naokoło i walczy tam o życie, że oddaje rzut przez ręce. Natomiast u nas było coś takiego, że no, on zrobił zwód, jeden, drugi, trzeci i szedł po prostu prostą drogą do kosza. No to prostą drogą do kosza to tak, nie wiem, no, w rozgrywkach gdzieś, a nie będę... No, ciężko wygrać mecz, jeżeli pozwalamy na takie łatwe punkty. Co do tego pytania, to mówię, no nie zaskoczyli nas, wiedzieliśmy, jak będą grali, wiedzieliśmy, co potrafi każdy z zawodników, kto jest groźny, kto nie jest groźny, ale powtarzamy jeszcze przed wyjściem z szatni, 9, 22, 33, nie mogą rzucić za 3. Pierwsza akcja meczu, numer 9, Seweryn, otwiera mecz trójką. No to jest no, trochę słabe, no. Z naszej strony. Powiem tak, na pewno w pierwszą połowę troszeczkę też po raz kolejny, my tak po tych przerwach gramy po prostu. Po 15 dniach przerwy kolejny mecz jest taki, że zaczynamy słabiej początek meczu. Dzisiaj no to wyglądało tak, że ten początek trwał 20 minut. Jeżeli się daje zespołowi 7, którzy grają w 7 osób, zdobyć 50 punktów w pierwszej połowie, no to oni już mają swój rytm meczu, mają swoje jakby, już poznali kosze, dobrze się czują, do tego wiedzą, że nie zostaną zmienieni, jeżeli będzie jakiś błąd. Co do pytania, do odpowiedzi, to jest tak, że no, Russellowi, nie wiem, 2 na 15, to nie przypominam sobie, żeby taki mecz mu się przydarzył. No i zabrakło jego punktów, no zdecydowanie. No jeżeli zawodnik gra na skuteczności 13%, no to jest duży problem. W drugiej połowie, już jak Robert Skibniewski złapał czwarty faul, to też nie chciałem go zmieniać w co minutę, bo za chwilę by się przesiedział na ławce 15 minut i mógłby być problem, że później znowu by wszedł nierozgrzany i znowu by zaraz złapał faul. Dlatego już troszeczkę to było ryzyko. No tutaj widać, że się nie opłaciło. Russell chciał wziąć to w swoje ręce, natomiast no nie udało mu się. Co do Pawła Kikowskiego, sam się wyeliminował na początku z meczu przez faulę i później ciężko mu było złapać ten rytm. A bez dwóch, jak pan powiedział, bez dwóch liderów, de facto liderów drużyny, już nie chodzi nawet o punkty Pawła czy Russella, no to nam ciężko. Słupsk oczywiście był bez trzech zawodników i im się to udało, natomiast no, widać po wyniku, że na mnie. Można narzekać na różne rzeczy. Można narzekać na terminarz, można narzekać, że śnieg spadł, że ulice są nieodśnieżone. Natomiast no, my jesteśmy profesjonalistami i musimy robić swoją robotę jak najlepiej potrafimy. Jest taki terminarz, jaki jest, nie ma co narzekać. Najgorsze jest to, że my jakby sami jesteśmy trochę Robin Hoodami, bo oddajemy zespołowi teoretycznie, który przyjeżdża do nas jak na skazanie, czy siarka, czy czarni ze swoimi problemami, a my oddajemy te zwycięstwa. My tak jak wygląda, jakbyśmy nie chcieli się dokoptować do tego czuba tabeli, tylko chcemy grać i walczyć o play-offy. A naszym takim celem na połowę sezonu było zagranie w pucharze. No i dzisiejsze zwycięstwo nam dawało bardzo duży handicap, natomiast porażka stawia nas znowu w trudnym położeniu, bo jedziemy do Kutna, drużyna, która będzie chciała się przełamać i później mamy nieobliczalny AZS Koszalin u siebie, to będą derby, to też jest zawsze derby, no derby regionu, specyficzne spotkanie. Zgadza się, no tutaj chaos panował w głowach. Przerwy siedzieliśmy w szatni, wiedzieliśmy, że daliśmy sobie rzucić 50 punktów i może za szybko chcieliśmy dorównać do przeciwnika, może za szybko chcieliśmy, żeby te akcje wyglądały, rzucić szybko punkty, obronić i tą stratę troszeczkę zmniejszyć.
Jak widać, to się niestety nie udało. Koszykówka jest grą błędów i my ich popełniliśmy dzisiaj trochę za dużo. A mówię tutaj, myślę, że jeszcze na odpowiedzieć stricte na takie pytanie, to jest jeszcze trochę za wcześnie, bo musimy przeanalizować ten mecz, zobaczyć jeszcze jak to wyglądało, bo mówię, inaczej wygląda mecz z perspektywy zawodnika, inaczej z perspektywy trenera, inaczej z kibica, który siedzi w 10. rzędzie, także to jest, wiemy, że mecz przegraliśmy, bierzemy to na siebie i wydaje mi się, że chcieliśmy po prostu za szybko to nadrobić i jak się pojawia gdzieś tam szansa, żeby 5 punktów urwać, chcieliśmy pójść za szybko, tutaj się nie udało, tutaj coś, jakieś przewinienie, jakaś strata i tak to mogło po prostu wyglądać.